Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w moim kolejnym programie Magazyn Kultura. Ja się nazywam Katarzyna Szulc-Strychowska, a moją dzisiejszą wspaniałą gościnią jest aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, Klara Bielawka. Bardzo mi miło. Klaro, bardzo Ci dziękujemy za to, że znalazłaś na nas czas. Jestem świeżo po obejrzeniu spektaklu z Twoim udziałem, Mein Kampf. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie polecam. I tak powiem Ci szczerze, że od kilku lat obserwuję Twoją karierę z zachwytem, no ale ten Mein Kampf, wiesz, tak w ogóle mnie już Twój śpiew, barwa Twojego głosu. Bardzo mi miło. Zupełnie mnie rozłożyły i pomyślałam sobie, nie, teraz koniecznie Klara będzie naszym gościem. Zanim zaczniemy rozmawiać, proszę Państwa, to ja mam w ogóle fantastyczną informację. Teatr Powszechny jest tak miły, że zaproponował nam dla Państwa prezenty. To są 3 podwójne zaproszenia na spektakl Dobrobyt, w którym również będziecie Państwo mogli zobaczyć Klarę, na datę 9, 10 bądź 11 lutego. Proszę teraz, drodzy Państwo, oglądać nas, słuchać i pisać na adres realizacja@resetobywatelski.pl. 3 podwójne zaproszenia. Bardzo serdecznie zapraszam. Klaro, może zanim zaczniemy, to ja poproszę jeszcze realizację o pierwszy materiał. Codziennym życiem, ale nadejdzie czas, kiedy ludzie znowu pokłonią się wyższym Bogom. Wiele z tego, co teraz mamy, zawdzięcza swoje istnienie pragnieniu pieniądza i własności, ale bardzo niewiele z tego zubożyłoby świat przez swoją nieobecność. Z pewnością nastąpi dzień, kiedy ludzkość będzie zmuszona ograniczyć powiększanie się gatunku ludzkiego, ponieważ nie będzie dalszych możliwości dostosowywania wydajności Ziemi do ciągłego wzrostu populacji. Drodzy Państwo,
przepraszam, witamy ponownie. Widzieli Państwo materiał, który obejrzeliśmy dzięki uprzejmości Teatru Powszechnego. I to był właśnie fragment spektaklu Jakuba Skrzywanka Mein Kampf, o którym przed chwilą wspominałam. O tym sobie porozmawiamy za czas jakiś. Natomiast ja zawsze, witając swojego gościa, swoją gościnę, bardzo, bardzo serdecznie proszę o to, żeby się sam przedstawił. O matko boska. Zechciałabyś to dla nas zrobić? Ja się tyle razy w spektaklach przedstawiam, w powszechnym, że mam wrażenie, że jak prywatnie powiem dzień dobry, nazywam się Klara Bielawka, to że to jest rola. Wyobraź sobie, że Bartek Topa, którego pozdrawiamy, który był tutaj u mnie ostatnio, wypowiedział się tak pięknie encyklopedycznie. Że jest aktorem, że gra tutaj i tutaj. Ja się strasznie wstydzę mówić, że jestem aktorką. Urodził się tego i tego w Nowym Targu. Mogę spróbować, ale ja się strasznie wstydzę mówić, że jestem aktorką. Jakoś jeszcze z tego nie wyrosłam. To jest niesamowite, po tylu latach tak intensywnego bycia na scenie. Tak, no uczę się walki ze wstydem swoim prywatnym. Też jak przyjmuję jako aktorka na przykład komplementy po spektaklu czy coś, to jakby uczę się nie zachowywać jak dzikus, bo wiem, że ludzie nie odbierają tego tak, jak mi się wydaje, to znaczy tak, jak ja się czuję, że po prostu jestem zawstydzona, naprawdę, nie wiem, skrępowana, że jest mi miło, ale się krępuję, tylko raczej odbierają to jako taki zimny dystans i jako bycie bardzo niesympatyczną. Więc, i to może być nieporozumienie. Tak, więc tak się chyba obudowuje we własnym wstydzie. Ale wiesz co, nie jesteś pierwszą aktorem, którzy tutaj u mnie są i mówią, że w ogóle wybrali ten zawód po to, żeby się nauczyć przełamywać właśnie swoją nieśmiałość, taki swój introwertyzm, żeby w ogóle znam osobę, która gra teraz w Teatrze Narodowym, a młodość miała ataki, paniki w ogóle w miejscach, niemalże w miejscach publicznych, nie tylko na scenie, ale nie lubiła bardzo tłumu. Także to jest też jakiś sposób przedstawienia się. Chociaż ja byłam bardzo śmiałym dzieckiem, więc akurat nie wiem, kiedy to się gdzieś zablokowało, ale ktoś pisze, że coś czasami rwie głos na sekundę czy dwie w mikrofonach. Może trzeba wyżej? Dziękujemy, proszę tak, Państwa, dziękujemy za czujność. Już się poprawiamy. Więc ja dzieckiem byłam bardzo śmiałym i aż tak nadto bez problemu zagadywałam obcych ludzi w różnych sprawach, najczęściej ściemniając im jakieś zmyślone historie. Myślę, że potem może szkoła gdzieś mnie troszeczkę stłamsiła. Szkoła podstawowa. I teraz uważam, że jestem podstawowa, liceum. Myślę, że teraz może, a może tak mi się tylko wydaje. A może po prostu wcześniej dojrzałaś? Nie wiem. No ale teraz jest ja mam podobną sytuację. Dalej niestety pan pisze. Z córką moją starszą. Oba czy oba? Właśnie proszę Państwa, czy oba mikrofony? Czy nic nie słyszy już pan teraz? Kurczę, to ciekawe. Okay. Mamy informację, proszę Państwa, że to może być kwestia Państwa internetu, że tutaj u nas na odsłuchu wszystko jest bardzo dobrze. To też mam podobny właśnie problem z moją starszą córką, która mając lat 6 biegała po ulicy, zaczepiała obcych ludzi, śpiewała piosenki w autobusach, narzucała się innym osobom po to, żeby ją oglądali, żeby w ogóle z nią porozmawiali, a potem pod koniec podstawówki weszła w taki skrajny introwertyzm. I to jest zupełnie takie przepoczwarzenie się, jakby w inną osobę się w ogóle przedzierzgnęła. Mam pytanie. Urodziłaś się w Krakowie. Mała, śliczna Klara wybiera się później do przedszkola. I czy ona w przedszkolu zdradza już jakieś talenty artystyczne? Akurat do przedszkola nie chodziłam. Miałam nianię razem z córką, przyjaciół mojej mamy. W sumie nie wiem dlaczego, ale zawsze chciałam być aktorką, jeśli o to chodzi. O to. To znaczy, nie wiem kiedy to się zaczęło, ale to było od zawsze, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek było inaczej. Nie, no może wcześniej chciałam być księżniczką, no. Ale to jest połączone jakby, księżniczką, Matką Boską, tam jakieś różne były. Ale to już były, to było chyba jeszcze nieświadome wchodzenie w aktorstwo, bo bardzo jakby wtedy po prostu w te role wchodziłam. Nie reagowałam na imię, bardzo tak mocno.
mocno, że tak powiem, aż tak mocno już nie wchodzę w rolę. Już się nauczyłam lepszego, większego profesjonalizmu w tej chwili. Czyli właściwie od zawsze, w podstawówce rozumiem, w dalszym ciągu tak, miałaś taki... Zawsze. Ale to się wiązało z tym, że zaczęłaś coś robić? Pchałam w szkolnych teatrzykach występowałaś? Były jakieś szkolne teatrzyki, ale też pchałam się na jakieś castingi, jak tylko było jako dziecko... występowałam w Teatrze Groteska, bo też właśnie był casting u nas przeprowadzony, znaczy pewnie nie tylko u nas, w różnych szkołach na dzieci, które występowały w dublurach, no bo to w czasie szkoły było grane dla szkół, spektakl dla dzieci. No i wspaniale to wspominam. Znaczy to było jakieś takie spełnienie marzeń, ale też takie oczywiste mi się to wydawało po prostu. Ale gdzieś tam w którymś z twoich postów wyczytałam, chyba to było związane z tym powrotem generalnie po pandemii, że znowu jestem na scenie. Cudownie. Cudownie znowu być na scenie. No tak, bo w czasie pandemii gdzieś tam zdarzało się, że jakieś spektakle nagrywaliśmy i szły na VOD, no ale to jednak nie to samo. Znaczy jeśli chodzi o teatr, to naprawdę... Kontakt z widzem. No tak, to nie, ale myślę, że dla widza też jednak, ja nie wiem, ja nie lubię oglądać nagranych spektakli. Jeżeli to są zagraniczne i tylko w ten sposób mam możliwość zobaczenia, to tak, ale też no, kamera wybiera, co pokaże w teatrze, widz wybiera, co chce zobaczyć, jakby często przez to jakieś niuanse giną, bo nie ma kontynuacji postaci w jakiś sposób, bo jest pokazane zupełnie coś innego. No tak. Nabuduje się te role jednak inaczej niż w filmie. Nie, że wiesz, że tu masz zbliżenia, tu coś, tylko jednak grasz cały czas, to jesteś to tak jest i jest jakaś ciągłość. To jest po prostu, że taka druga reżyseria następuje, realizator reżyseruje jeszcze reżysera troszeczkę, prawda? Tak, no to też montaż, wybór montażu. I montaż. Czyli w podstawówce już jakieś tam pierwsze małe sukcesy, małe radości, ale powiedz mi, odbierałaś to jako takim, powiedziałeś, że jako coś naturalnego. A czułaś, że to jest właśnie coś takiego, to było takie coś bardziej dla ciebie, czy czułaś też tą taką... że pragniesz tego świata, że w kategoriach sukcesu właśnie. Nie wiem, ja się wychowywałam w teatrze, bo moja mama jest scenografką, więc od małego się przesiadywałam w teatrze bardzo dużo. Dziwiłam się, nawet ostatnio zadałam mojej mamie pytanie, dlaczego tyle czasu tam spędzałam, bo oczywiście czasy się zmieniły, wtedy dzieci aktorów na przykład no, przesiadywały w teatrze, bo po szkole wieczorami nie było co z nimi robić, ale no tak. Moja mama raczej tak mnie trzymała zawsze trochę z boku i zastanawiałam się, dlaczego ja jednak, okazało się, że to ja przewalczyłam i ja po prostu chciałam, chodziłam na spektakle po kilkanaście, kilkadziesiąt razy i w tym teatrze przesiadywałam ciągle. I dla mnie teatr jakiś był taki... A w którym teatrze? W Starym. Spędziłaś dzieciństwo w Teatrze Starym. Tak. No cóż, to można dodać, proszę Państwa. Nawet był taki, pamiętam, plakat duży, gdzie byli wypisani wszyscy aktorzy etatowi Teatru Starego. I ja wycięłam jakieś swoje zdjęcie i dolepiłam się tam. I wisiał u mnie w pokoju ten plakat. I podobnie jak wkręcałam się w różne inne rzeczy, tak myślę, że byłam solidnie wkręcona w to, że jestem w tym zespole po prostu. Ale twoja mama też miała jakieś tam inklinacje aktorskie? Miała... Nie, zupełnie nie. Zupełnie nie, czyli taki plastyczny bardziej umysł, tak, scenografia. Tak. No ale w jakimś stopniu zdeterminowała, myślę, troszeczkę chociażby twoje życie. No myślę, że właśnie jak patrzę na moje wczesne dzieciństwo i te bardzo silne wkręty w zabawę i do dzisiaj pamiętam te moje zabawy jako coś takiego, co pamiętam emocje, które mi towarzyszyły, więc to było jakby takie bardzo zmysłowe też. Więc myślę, że to aktorstwo to rzeczywiście jakaś taka najlepsza droga dla mnie była, żeby sobie dalej w tym być, bo to jest przyjemne po prostu. Ale nigdy chyba nie miałam takiego jakby ciśnienia, czy takiego poczucia, że to jest jakby związane z sukcesem, czy że coś komuś tym zrobię. To znaczy do tej pory mam takie poczucie, że to raczej jest moja egoistyczna trochę przyjemność uprawianie tego zawodu bardziej niż misja jakakolwiek. Aczkolwiek, no oczywiście cieszy mnie, kiedy sprawiam widzom przyjemność, albo kiedy, nie wiem, akurat spektakl jest taki, że może kogoś poruszyć, czy komuś coś tam uruchomić. To jest bardzo przyjemne, prawda, kiedy spektakl staje się słynny. Tak, to jest bardzo przyjemne. Dobrze, ale to ja jeszcze potem bym chciała ciebie o to zapytać w ogóle, bo te opinie na temat właśnie aktorstwa
no też są bardzo różne. Dojdźmy może do liceum. I w liceum gdzieś tam pewnie zaczynałaś już, nie wiem, ja w pierwszej klasie na przykład zaczynałam myśleć o studiach. Kiedy wiedziałaś, że na pewno będziesz zdawać do szkoły teatralnej? Miałam moment jakiś taki, kiedy, nie wiem, chyba jakieś kompleksy wczesnonastoletnie wzięły górę i chyba tak okłamując też samą siebie mówiłam, że jednak nie aktorstwo i myślałam wtedy o oceanografii, ponieważ się interesowałam bardzo wielorybami. Ale to było okłamywanie wszystkich naokoło i też właśnie siebie trochę. I to wróciło jakoś w liceum na początku. Wiedziałam, że będę chciała zdawać do szkoły teatralnej. Czy to był taki kryzys końca podstawówki, tak? Bo ty byłaś w tym systemie gimnazjalnym? Czy? Nie, w liceum. Myślę, że to był taki moment, kiedy wszyscy mają najgorszy moment w życiu, czyli koniec podstawówki, początek liceum. Dojrzewanie, zmiany w ciele. Ktoś ma tu pytanie. Ktoś ma pytanie? Różnice w... Zaraz będzie druga część chyba. A, w szansach. Okej, to już rozumiem słowo. Przeczytałaś? Tak, przeczytałam pierwszą część. No, my tutaj mamy tą kamerę i teraz nie możemy tych pytań przeczytać. Nie, ja widzę, przepraszam. Wydaje mi się, że czy ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że o tyle jest łatwiej, że trochę się wie, czym to się je. To znaczy, jeśli chodzi o teatr na przykład. Ale myślę, że też życie, no bo mówi się dużo, że ktoś tam, nie wiem, osiągnął sukces, bo rodzice o aktorach, zwłaszcza takich, którzy są bardziej znani, czyli w filmach, w serialach grają, że dziecko się gdzieś dostało z powodu, znaczy, że zawdzięcza to rodzicom, a wydaje mi się, nie wiem, czy to jest do końca odpowiedź na to pytanie, może częściowo. Wydaje mi się, że życie to potem trochę weryfikuje i że w teatrze trochę nie ma zmiłuj i że w teatrze po prostu broni się ktoś, kto to umie, ale wydaje mi się, że o tyle jest prościej, że nie jest, no teatr jest bardzo specyficznym miejscem, może to się teraz trochę zmienia, to znaczy bardziej jakby kontrolujemy ten rytm pracy, bardziej to traktujemy trochę jak pracę i godziny pracy, tego się trzymamy. Kiedyś jednak teatr był takim miejscem, gdzie przedłużane próby w nieskończoność w nocy, specyficzne miejsce, gdzie się dużo przeklina i tak dalej, więc jeśli o to chodzi, no to myślę, że jakby nie ma tego szoku, jak się przychodzi z teatralnego domu. Nie wiem, czy to jest ale ja myślę, że tutaj chodziło naszemu widzowi o to właśnie, że jednak dużo łatwiej, prawda, jest w ogóle pomyśleć o tym, że ma się jakąkolwiek szansę w tym świecie, kiedy człowiek rodzi się w Krakowie, mama jest scenografią no w teatrze starym. W tym sensie, że na przykład moja mama była przerażona, jak wiedziała, że chce zdawać do szkoły teatralnej, dlatego że no, wiedziała, że nie jest prosto i się dostać do szkoły, to jakby już pierwszy etap, a potem w tym zawodzie też widząc, że jestem charakterystyczna, wiedząc, że mogę mieć trudniej, ona była bardzo przerażona i myślę, że tak jak z nią rozmawiałam, dopiero jak byłam w szkole teatralnej, grałam w scenach u reżyserów, bo te nasze wydziały współpracują, a moja mama uczyła na reżyserii i zobaczyła jakieś te egzaminy, to jakoś tak zrozumiała, że okej, może jest to coś ona się dla chyba ciebie. Nadaje, to jest dla niej. No to dojdźmy do tych egzaminów. Do szkoły teatralnej. Wybierasz Kraków? Zdawałam dwa razy i za pierwszym razem nie pamiętam. Chyba zdawałam za pierwszym razem do Krakowa i do Warszawy. Na pewno nie zdawałam do wszystkich szkół i zależało mi najbardziej na Krakowie. Tutaj wiesz, był, przepraszam ci, przerywam ostatnio u nas Andrzej Konopka, który skończył najpierw takie studium nauczycielskie, był nauczycielem WF-u, a potem sobie powiedział, że nie, absolutnie nie, po prostu aktorstwo, tylko wyłącznie aktorstwo i robił takie tournée po kraju. Siedział egzaminy wstępne. Przejeżdżał sobie przez wszystkie uczelnie, na drugi rok znowu sobie przejeżdżał. Potem pomysł ze studiami eksternistycznymi i tak dalej. Więc ja za pierwszym razem zdawałam, dziękuję za odpowiedź, mam nadzieję, że była na temat. Za pierwszym razem zdawałam chyba właśnie tylko do dwóch szkół, za drugim razem już do czterech, no bo już wiedziałam, że nie jest lekko, ale cały czas jakoś ten Kraków, no to było jakieś moje miasto i moje marzenie, jakoś ta szkoła ale wydawała mi się taka jest najbardziej. Ale tak? Czy nie? Zależy. No najłatwiej jest się do jednak do Łodzi dostać.
No nie wiem. To może do Łodzi nie miałam dobrego wyglądu. Nie wiem, jakoś wspominam te egzaminy. No jest to trudne przeżycie. Straszna konkurencja, strasznie dużo ludzi, wszystkim zależy. Ale nie wiem, gorzej wspominam egzamin na prawo jazdy jednak. Naprawdę? Tak, nic bardziej traumatycznego. Żaden egzamin inny mnie tak nie straumatyzował jak ten, więc teraz jak patrzę po tym egzaminie z perspektywy na egzaminy do szkoły teatralnej, to myślę, że spoko. Proszę bardzo. Przynajmniej jakby tam wiedziałam, że... A przed drzwiami na korytarzu nie wydawało ci się, że wszyscy są świetni? Że wszyscy potrafią świetnie śpiewać, tańczyć? Chyba się starałam skupić na sobie i na tym, żeby nie ulec panice, a nie skupiać się na tym, że ktoś jest ładniejszy albo ma dłuższe nogi albo coś. Też spotkałam miłe osoby na tych egzaminach, z którymi jakoś tam potem utrzymywałam kontakt, choć nasze drogi gdzieś tam się rozeszły, w sensie tam ktoś się dostał do innej szkoły, ktoś się nie dostał, ale jakoś tam... Pomagaliście sobie przed wejściem? Tak, myślę, że jak się... Tak, myślę, że w tym stresie jakoś się wspierali ludzie. Dostajesz się do Krakowa? Trzeba próbować. Trzeba spełniać marzenia. Brzmi banalnie, ale no tak jest po prostu. No są takie. Ja byłam zdeterminowana, ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Znaczy pewnie bym zdawała do oporu, jakbym się nie dostała za drugim razem. Nie wiem, co bym zrobiła. Nie umiem się nie nadaje się do niczego innego. Szonia przecież też miała taki gajos za czwartym razem. Zaczynają ludzie w teatrach amatorskich grać po prostu. Ale ja się cieszę, że się dostałam za drugim razem. Znaczy myślę, że... A co I robiłaś? Dostałam się na taki rok, na którym, ten na który się dostałam, z którym jakoś super miałam chemię w naszej połówce, jakoś super nam było dobrze i ludzko, i aktorsko, i też jakoś dzięki temu, nie wiem, mam wrażenie, że trafiłam na takich profesorów, z którymi chciałam się spotkać i jakoś no, wszystko byłoby inaczej, gdybym się dostała za pierwszym razem, więc jest dobrze, jak jest. Przez ten rok co robiłaś? Dostałam się na wiedzę o kulturze, o. Bo mama postawiła sprawę jasno, co jakoś super sobie cenię. Uważam, że to było słuszne, że albo no jakby idę na inne studia i później próbuję zdawać, albo idę do pracy. Jest to jakieś uczciwe postawienie sprawy. Poszłam na wiedzę o kulturze, ale strasznie tam byłam nieszczęśliwa. To znaczy było trochę ciekawych zajęć, ale trochę też takich, które kompletnie mnie nie interesowały. Poza tym wiedziałam, poza tym wiedziałam, że w ogóle to nie jest moje miejsce, że ja tego nie chcę i że to jest taka przechowalnia trochę. I po pół roku podjęłam taką decyzję, że będę chodzić tylko na wykłady, które mnie interesują, ale że olewam to jakby. I że będę próbować jeszcze raz. I miałam w zanadrzu to, że zdawałam równolegle do... bo tego roku na wiedzę o kulturze nie zaliczyłabym, więc że zdawałam tym razem na teatrologię, składałam papiery, no ale już się dostałam do szkoły teatralnej. Podjęłabyś teatrologię na UJ-cie? No pewnie bym podjęła, ale pewnie znowu bym była nieszczęśliwa. No ale tam byłabyś blisko, bliżej. Ale jakieś rzeczy też robiłam. Chciałabyś grać w końcu gdzieś tam przy okazji. Jakieś pytanie? Nie, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli ten rok, ja myślę, że mama bardzo dobrze ci doradziła, bo takie siedzenie w domu, wiesz, w obniżonym nastroju, rozmyślanie o tym, czy za rok się dostanę, z kolei przerabialiśmy takie rzeczy przy zdawaniu na medycynę. Bardzo podobne też, wiesz, najlepiej jest wtedy, jeśli się człowiek nie dostał, pójść na farmację, żeby jednak tego roku nie przesiedzieć. No ja też uważam, że to jest uczciwe ze strony mojej mamy, w sensie uczciwe w stosunku do niej, że jakby też nie siedzę i nie płaczę, tylko coś robię i ona wtedy, jeżeli ja studiuję, może mnie utrzymywać, a jeżeli nie, no to jakoś muszę sobie inaczej radzić. Maturzystów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów. Rezygnuję ze startu do egzaminów w szkole aktorskiej. Nie wiem, czy rozumiem, ale... Proszę, pan Henryk, tak? Prosimy o rozwinięcie pytania. Teraz można sobie aktorstwo studiować w bardzo wielu miejscach. Zresztą wiele młodych osób tak robi, prawda? Że najpierw sobie tam wybiera w Krakowie na przykład te Lart. Krakowskie... Tak, są niektóre te szkoły są niezłe. Szkoły artystyczne, które są bardzo dobre. Na pewno przygotowują świetnie do szkoły teatralnej. Nie dostają się za pierwszym razem, ale po roku takiej szkoły dostają się bez problemu na Akademię Teatralną. Także drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa próbował,
To teraz są takie bardzo przyjemne studia, gdzie można sobie przez rok, dwa lata podszkolić się na tyle, żeby mieć szansę się dostać do Akademii Teatralnej i też tutaj w Warszawie. Są też takie szkoły, które się kończy i ma się jakiś dyplom. Ja nie wiem, jakby jak on się liczy, w sensie, czy... A ja wiem, jak on się liczy. Jeżeli się skończy takie dwuletnie studium, proszę Państwa, aktorskie, tutaj na przykład w Warszawie, to jest to wliczane, jeżeli to oczywiście jest tego typu uczelnia, tak, która ma ten papier, jest to wliczane, te dwa lata są wliczane do obecności na scenie, są równoważne z obecnością na scenie. Okay. I po takim studium dwuletnim można podchodzić od razu do egzaminu eksternistycznego, aktorskiego. Ktoś jest bardzo odważny. Ale polecam Państwu, tutaj mam taką zaprzyjaźniony teatr, właśnie amatorski teatr Baza. Tam jest takie studium. Sporo młodzieży zdaje ten egzamin eksternistyczny od razu po studium. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Jesteś na studiach i na studiach okazuje się, że jesteś aktorką teatralną czy filmową. No, szkoła krakowska jest raczej szkołą teatralną, to znaczy nie mamy tak jak w Łodzi zajęć, były jakieś jeden warsztat z kamerą chyba z profesorem Szturem mieliśmy, ale generalnie jakby tych spotkań z kamerą nie ma za bardzo. To wszystkie lata studiów, tak? Tak, więc myślę, że to się może zmieniło na pewno, ale mówię o swoim studiowaniu dawno temu. Już nie przesadzajmy. No ale to nie jest tak, że ta szkoła uczy tylko aktorstwa teatralnego, bo myślę, że w ogóle trudno... Ale co tobie w duszy grało? Wiedziałeś, że teatr bardziej? Wychowałam się w teatrze, więc wiedziałam, że będę chciała pracować w teatrze, ale to jakby film też jest wspaniały i do tej pory mam tak, że nie umiałabym powiedzieć, co wolę, bo to jest tak inne aktorstwo i tak inny jest rodzaj skupienia i jakby tak, no obie tutaj działki są... A to nie jest tak, że dopiero jak jesteś w teatrze to i widzisz tego żywego człowieka po drugiej stronie, publiczność, to że tam dopiero jesteś naprawdę tym aktorem? Powiem tak, po prostu ani z jednej, ani z drugiej rzeczy bym nie chciała rezygnować. Jak za dużo siedzę w teatrze, a tak się zdarzy, że mam po prostu mało filmów, mało zdjęć, no to bardzo tęsknię za planem, bo to jest inny rodzaj adrenaliny po prostu kompletnie. A jak z kolei mam jakąś dłuższą przerwę w teatrze, są wakacje i nie gram, to już bardzo tęsknię za spektaklami, więc... Ale myślę, że zawodowo... No, bardzo mi miło. Dziękuję. Zawodowo tak jakoś się to u ciebie poustawiało, że jednak więcej jest ciebie w teatrze. Chyba. No tak, ale to nie są do końca moje wybory. Po prostu teatr mnie woli niż film chyba, więc dlatego tak jest. Jakbym mogła grać więcej w filmie, to bym sobie zrobiła może trochę przerwy w teatrze. A ponieważ... No ale to się jakoś tak równoważy. No. Czasami jak mam więcej jakichś dni zdjęciowych, muszę zrezygnować z jakiejś pracy. Office, tak? Tak, jakiś tam... Zagrałam epizodzik. Z nauczycielki. Tak, a potem w drugiej części ta postać wróciła jako dziewczyna jednego z głównych bohaterów, ale się rozstali. Będzie czwarty sezon, mam nadzieję, że może się zajdą jeszcze. Tutaj jakoś jest tylko... Możesz przeczytać na głos? Nie mogę właśnie przeczytać, bo jest na... O, teraz. Mam nadzieję, że obyło się bez wątków przemocowych w Akademii, bo wiele się ostatnimi czasy słyszało o szkołach aktorskich i tym, co się tam działo. Jaki jest pani stosunek do tego problemu? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, takich sytuacji, to znaczy być może no, też się czasy trochę zmieniły i też za przemocowe uważamy pewne rzeczy, które wtedy były na porządku dziennym, no tak samo jak w liceach normalne. Czy szkołach podstawowych. Czy w przedszkolach. Czy w przedszkolach. Najbardziej chyba w przedszkolach. Więc ja jakoś nie wyszłam ze szkoły straumatyzowana, na szczęście, chociaż pewnie w wielu sytuacjach jakby czułam się niekomfortowo i teraz być może bym stawiała granicę. No wiem, że to trochę też... poszło, jak rozmawiam czasami z ludźmi, którzy uczą w szkołach teatralnych, to oni mówią, no, że to troszeczkę się teraz przewaliło w drugą stronę, no być może tego przewalenia potrzebujemy, żeby potem to weszło w jakieś takie zdrowe tory, wyśrodkowane. Z jednej skrajności, tak. No bo podobno teraz już jakby w ogóle nic nie można powiedzieć za bardzo, bo tak, strach, bo wszystko jest przemocowe. Ale nie, na szczęście, odpowiadam na pytanie, nie na szczęście jakby nie doświadczyłam takich sytuacji przemocowych i nie pamiętam takich sytuacji ze szkoły. A w jakich latach ty studiowałaś? 2004-2008. Czyli to już tak.
No ale na pewno standardy się zmieniły i pewne rzeczy po prostu by teraz nie przeszły. I to nie były jakieś hardkory, ale jednak to jest w ogóle ciekawy problem, jak pogodzić swoją wrażliwość z dyscypliną i nauką. No, tak, na szczęście ja też trafiłam na wielu fajnych profesorów i myślę, że w tym sensie to się zmienia, że też po prostu jakaś naturalna selekcja nastąpiła i że też uczą ludzie, którzy naprawdę chyba lubią swoich uczniów, mają do tego, studentów. Mają pasję taką i jakby nie spełniają jakichś swoich dziwnych, niespełnionych ambicji, tylko po prostu uczą z powołania. Albo i wtedy mszczą się za nic. Nie mszczą się za nic i wtedy to ma sens. Tak, bo częstokroć ja miałam wrażenie, że spotykam kogoś, bo to samo może powiedzieć o uniwersytecie, prawda? Kolejne pytanie? Kołeczka poszła niebezpiecznie w drugą stronę. No nie wiem, czy aż tak, ale no faktycznie jakby no teraz, ale to chyba obserwujemy nie tylko w szkołach teatralnych, na uczelniach artystycznych i nie tylko w teatrze, tylko jakby wszędzie, no jakby jest już tak wyśrubowana polityczna poprawność, że czasem nie można zażartować, więc jakby ja tutaj myślę, że w przedszkolach jest nawet najgorzej. Dystans tak, o to lekki chodzi, do tego. O ostrożność tego typu. Kończysz szkołę. Co było twoim egzaminem dyplomowym? Mieliśmy dyplom jeden z Pawłem Miśkiewiczem. Dobry człowiek z Szechuanu. To było... Punktem wyjściowym była sztuka Brechta, Dobry człowiek z Szechuanu, ale myśmy zrobili totalny tam miszmasz i fantazję, co chyba tylko w szkole teatralnej z Brechtem przejdzie, bo jednak tam są takie obostrzenia, że nic nie możesz zmieniać, a myśmy dosyć tam poszaleli i to była wspaniała praca. A drugi dyplom był kompletnie inny, to kompletnie z innej bajki, bo robiliśmy z Jerzym Szturem sędziów Wyspiańskiego. No i to zupełnie inny teatr i uważam, że to też jest ekstra, bo super spróbować już w szkole tak dwóch różnych światów teatralnych, jakimi są teatry Pawła i Sztura. I no też mogliśmy się, myślę, ciekawie pokazać, bo ta praca z Jerzym Szturem była więcej nam narzucał jakichś swoich rzeczy i jak się gdzieś w tej choreografii, w tym wszystkim odnaleźliśmy, to też jakby znalezienie w tym przyjemności, a była w tym ogromna przyjemność, ja też bardzo lubiłam tę postać, bo grałam Joasa, czyli takiego małego, bardzo, bardzo wrażliwego chłopca grającego na skrzypcach, który nie daje rady wytrzymać trudnych sytuacji, które się dzieją naokoło niego i umiera na serce. Jest tak wrażliwy. I bardzo lubiłam grać tę postać, bardzo, bardzo. Tak, to były moje dwa dyplomy. A czy za tę rolę wtedy u Miśkiewicza dostałaś nagrodę? Dobrze pamiętam? Dostałam wyróżnienie w szkole teatralnej za dwa dyplomy. Za Dobrego człowieka z Szechuanu dostałam nagrodę w Czechach na festiwalu. No właśnie. I to było... I to był rok 2008? Tak, i to było wspaniałe, nawet, znaczy bardzo było miło, że dostałam nagrodę, ale to nie o to chodzi, jakby smaczkiem największym tego dla mnie było to, że jakoś byłam totalną fanką, dalej jestem czeskiego kina, które ma w ogóle większą taką otwartość na aktorów charakterystycznych. Kultura czeska. I to kino jest wspaniałe i byłam bardzo na bieżąco z wszystkimi filmami i akurat uwielbiany przeze mnie film wtedy, teraz też go bardzo lubię. W Polsce się nazywa Seks w Brnie. Czeski tytuł jest Nuda w Brnie i to chyba jest lepszy tytuł. To jest w ogóle wspaniały, wspaniały film. Jeden z aktorów tego filmu, tylko chciałam po prostu powiedzieć, że wszystkie tam nagrody rozdawali jacyś członkowie jury i tak dalej, a tę jedną nagrodę wręczał aktor z tego filmu. No i dla mnie to było najwspanialsze. Aha. Nie jest ta nagroda nawet tylko to, że po prostu ten aktor, to ja mam Mirek z filmu Seks w Brnie, dawał mi tę nagrodę i to było po prostu... Ja ciebie rozumiem doskonale, bo proszę państwa, mam też absolutną, totalną fascynację czeskim kinem. I tutaj zawsze dwa tytuły, które są dla mnie bezkonkurencyjne. Końska opera, czyli Lemoniadowy Joe i Adela jeszcze nie jadła kolacji. Jeszcze nie wieczerzela, czy tam źle to wymawiam, ale... Co prawda nie doszłam nigdy do tego, żeby zacząć się uczyć czeskiego. A ja miałam taką fantazję, ale potem ale mi trochę nie starczyło pary, ale bardzo, po prostu kiedyś? Jakoś to było moje marzenie, żeby grać w tym kinie, no ale mają swoich aktorów, no to co ja tam będę.
A ja najbardziej kocham Rok Diabła, to jest mój ukochany film Zelenki, to jest taki paradokument. Och, wspaniały film, polecam. Ja sobie zapisuję bardzo serdecznie Rok Diabła, wszystkim. Proszę Państwa, Rok Diabła. Rok Diabła, występują tam muzycy, w tym Nohawica jako on sam, ale jest wspaniały ten film, bardzo polecam. Będę oglądać. A, że fragment Mein Kampf był pokazany. Na początku. Był. Tak. Wiesz co, zanim, bo tutaj już padło jedno z najważniejszych dla ciebie nazwisk, Miśkiewicz. Pierwszy Paweł, tak? Tak mogę chyba... Pierwszy Paweł. Pierwszy właśnie. Paweł twojego życia. To zanim zaczniemy mówić, proszę Państwa, o Pawłach, jak byli ważni w życiu Klary, to ja poproszę o drugi materiał. Szybko zrozumiałam, jak bardzo byłam niemądra, sądząc, że zamek Matisa był całym światem. Nawet wysoka góra Matisa nie była całym światem. Nie. Świat był jeszcze większy. Był taki, że zapierało dech w piersiach. Mama się zwruszyła, jak powiedziałam. Witamy Państwa po przerwie. To była Ronia. Opowiedz moja coś o Ronii. Ukochana Ronia. Kocham ten spektakl. To jest spektakl dla dzieci, ale zachęcam wszystkich dorosłych, żeby przychodzili na to nie tylko z dziećmi. Mogą wziąć swoje wewnętrzne dziecko i na to przyjść. A kiedy będziecie grać? W kwietniu. W kwietniu gramy kilka razy. Proszę Państwa, to bardzo serdecznie zapraszamy do Teatru Powszechnego. Oczywiście, bardzo. Zaprzyjaźnionego z nami. I wróćmy do nazwiska Pawła Miśkiewicza. Tak, Paweł... On ciebie dostrzega, on ciebie uczył w szkole teatralnej, tak on ciebie dostrzegł, poczuliście, że gdzieś tutaj, tak? Mhm. I decydujesz się, żeby się przenieść Paweł do Warszawy. To jest taki mój teatralny tata, to znaczy jakoś też jego rodzaj wrażliwości jest mi niezmiernie bliski, uwielbiam jego spektakle i jego poczucie humoru, też sposób, w jaki on pracuje z aktorami jest mi bliski. Jakoś czasami to są takie bardzo abstrakcyjne uwagi, które on daje, a jakoś, nie wiem, no, mi bardzo dużo otwierają. Ale powiedz mi, od razu po szkole tutaj do Warszawy przyjechałeś do Dramatycznego? Tak, czy tak. Od razu? Paweł mi zaproponował po dyplomie, zaproponował mi rolę Alicji. Młodszej Alicji w Alicji. Ale to już było od razu angaż, etat, wszystko? No, zaczęłam próby jakoś przed wakacjami, jeszcze na czwartym roku, a premiera Alicji była chyba w październiku, jakoś wtedy plus minus dostałam etat, może od września, nie pamiętam. Mhm. Czy już na studiach? No, zaraz po. Przyjechałaś. No to jest chyba bardzo duże szczęście, prawda? Że... Mój teatr coś pisze. Jako teatr mamy dwa pytania. Jeden, czy w Człowieku z papieru Klara wykona finałowy song? Czy strach już zeżarł duszę? Nie wiem, jaki jest finałowy song jeszcze. A to chyba może wszyscy powiedzmy, powiedzmy o tym nowym spektaklu, bo to będzie musical, tak? To będzie antyopera. I songi będzie pisał Jaś Kapela, który był Jaś tutaj Kapela, u mnie. Też który jest... był ze mną zresztą, byliśmy razem, zgadaliśmy się po wielu latach, że studiowaliśmy razem na tej wiedzy o kulturze. Aha, no proszę. Tylko ja tam krótko byłam, ale no byliśmy tak, w jednej grupie. No tak, ja się On będzie pisał songi. Tak.
I widzę, że teatr się zastanawia, czy będziesz chciała wykonać jakiś song. Nie, czy będę, no, chyba musi mi zaproponować, a nie ja, czy będę chciała, ale finałowy song, nie, no myślę, że finałowy song będą wszyscy pośrednikami pomiędzy teatrem powszechnym, no ale to jeszcze reżyser by musiał tu być. Gdzie jest Skrzywanek? Czy nas ogląda Skrzywanek? A czy strach zżarł duszę? Strach wiecznie zżera duszę i to jest problem, dlatego zapraszamy w kwietniu na spektakl, bo to jest wciąż aktualne. Proszę Państwa, jest cudownie, jak Państwo widzicie. Teatr przez cały czas... Się wtrąca jest cały tutaj, czas. Tak, to jest taki teatr, proszę Państwa, który się ciągle we wszystko wtrąca. No muszą po prostu jakoś to... I chwała temu teatrowi za to, oczywiście. Życie wdrażać. Przyjeżdżasz do Warszawy, jesteś w teatrze dramatycznym. Bardzo chwalisz, czytałam, że bardzo chwaliłaś jakby zespół, tak, że byłaś, że zespół był bardzo zgrany, że tworzyliście takie jedno ciało, tak, i że potem bardzo przeżyłaś to, że po pojawieniu się nowej dyrekcji, no niestety zespół się rozpadł, tak? Tak, no teraz jestem trochę starsza, sporo. I już też wiem, że po prostu tak jest też, że jak przychodzi nowy dyrektor, to... To zazwyczaj tak robi. Zazwyczaj zmienia zespół. No Paweł też jak przyszedł, to bardzo wiele osób zwolnił, czy też część ludzi odeszła, bo to też nie był ich świat i po prostu nie chcieli w tym brać udziału. Natomiast to, co pamiętam Ewa Telega, która jakoś wtedy, kiedy ja byłam w teatrze, ona była osobą, która najdłużej tak longiem w tym teatrze była na etacie i ona mówiła, że zawsze ten zespół miał coś takiego w sobie, że nawet jak przychodzili nowi dyrektorzy, nawet jak te zachodziły jakieś zmiany osobowe, to ten zespół pozostawał zespołem. I rzeczywiście było coś takiego, że ja jak przyszłam jako nowa osoba do tego teatru, nowa osoba od Pawła, od nowego dyrektora, to nie czułam się i to jeszcze osoba, której matka też współpracuje z Pawłem, więc jakby w ogóle no właśnie tutaj mogłam być, mogliśmy być jako nepotyzm tutaj posądzani, ale mimo to czułam się bardzo zaakceptowana i też było coś takiego, że kiedy starsi aktorzy, na przykład pamiętam jak wspaniały Władysław Kowalski w Alicji jakieś dawał mi uwagi, znaczy właśnie nie dawał uwag, on mi po prostu pomagał jako starszy aktor, ale nie było w tym w ogóle jakiegoś starego, tonu. Protekcjonalnego aktora, który młodej aktorce mówi, co ona ma robić. Raczej to było takie jak zachęcające. Na przykład było, wspaniale to robiłaś, to było świetne, może wróć do tego. Znaczy to było bardzo takie twórcze. Budujące. I też miałam poczucie, że my młodsi aktorzy również, ponieważ pracowaliśmy naprawdę wszyscy na jeden cel i jakby graliśmy wszyscy do jednej bramki, że my młodsi aktorzy też mogliśmy rozmawiać ze starszymi. Nie było czegoś takiego, że jest jakaś totalna hierarchia i nam nie wolno się wypowiedzieć. Wspaniale wspominam te lata, no i dlatego też tak to przeżywałam, no bo to był mój pierwszy teatr, mój pierwszy zespół. Czułam się tam jak w domu i trochę się czułam tak, jakbym ten dom straciła, bo kompletnie to nie była moja bajka, to co nadeszło. Ile to lat trwało, to twoja bytność tam? No 2008 do 2000, nie wiem kiedy się zmieniła dyrekcja, w 2012, 13, na początku 13. Jakoś tak, mniej więcej. Więc to nie było tak długo, no tak naprawdę w powszechnym teraz jestem dłużej niż tam byłam. Ale miałam wielki ból, jakby bardzo ciężko mi było chodzić tam na spektakle do tej pory, jak zmieniła się dyrekcja. I bardzo kibicowałam Monice i tam poszłam na jakieś spektakle, to mimo tego, że jakby już była tam nowa energia, to jakoś moje traumy gdzieś w ciele były i poczułam jakoś ten smutek za tamtym miejscem. Ale to też chyba jest naturalne. Teraz już to przerabiam trochę na taką melancholię i wydaje mi się, że po prostu tak jest z pierwszym miejscem, w którym się pracuje, że ono zawsze jest takie... A teraz jestem w powszechnym i jest się bardzo dobrze czuję w naszym zespole. Ale i jestem szczęśliwa. W powszechnym jesteś od 2016. Wcześniej byłam, a nie wiem, o czy o takich rzeczach można mówić, no wcześniej fikcyjnie, w teatrze dramatycznym. Czyli jak to się załatwia, ja Państwu powiem, jak to się załatwia. Więc przez te parę lat byłam cały czas na etacie w teatrze dramatycznym, tylko że rodziłam dzieci. I miałam urlopy w związku z tym macierzyński, potem wychowawczy bezpłatny, czyli potem tak, byłam w ciąży, bardzo potem, dobrze, a potem dobrze. Już po macierzyńskim, tym obowiązkowym, przeszłam na etat do Teatru Powszechnego.
No to wspaniale. I tam powiedz mi, czy Tak to to się robi już. właśnie. Ale to podobnie się wszędzie robi. W biznesie też bardzo podobnie jest, że zostaje się w danej firmie na kilka lat, I nie pracując. przez te parę lat sobie po prostu gościnnie w różnych miejscach byłam. No właśnie. Robiłam gościnnie spektakl w Bydgoszczy, czyli u, jeszcze nie doszliśmy do Łysaka, ale u Pawła Wodzińskiego i Bartka Frąckowiaka. I tam rozważałam nawet, bo bardzo też super tam się z nimi współpracowało i rozważałam jakoś tam, czy nie iść na etat. Taka była propozycja, ale jednak dzieci, rodzina w Warszawie, to było po prostu trudne dla mnie do Maleńkie pogodzenia, żeby dzieci. jeździć. Wiem, że ludzie jeździli, no ale jakoś ja czułam, że nie dam rady chyba. I później się pojawił Paweł Łysek z Pawłem Sztorbowskim. I tutaj, Rzeczywiście proszę mam Państwa, jakoś ja szczęście robię do taką Pawłów. pauzę. Robię taką pauzę, bo to jest tych pozostałych dwóch Pawłów, bardzo ważnych w życiu Klary. Paweł Łysak, obecny dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie, i Paweł Sztorbowski, który jest wicedyrektorem Teatru Powszechnego. Więc później właśnie ci kolejni Pawłowie pojawili się w moim życiu i zrobiłam tam gościnnie spektakl. Ale wy się poznaliście w Bydgoszczy? Ja przyszłam, jak już Paweł, chyba jeszcze ustalałam stawkę gościnną moją z Pawłem Łysakiem, ale już Paweł kończył swoją dyrekcję i przejmowali Paweł Budziński z... Paweł jeden, Paweł dwa, Tak, Paweł trzy. już można się zagubić. Tak. I ponoć kiedy trafiłaś do Powszechnego, od razu poczułaś, że to miejsce ma bardzo dużą szansę, żeby mogło się stać twoim drugim nowym domem, tak? Tak, bo bardzo dobrze się poczułam z zespołem, który też wtedy był, no jak mówimy o zmianach, no też wtedy był zmienionym zespołem. Stąd mówię, że wiem, że no już doświadczenie uczy, że po prostu przychodzi nowy dyrektor, to robi swoje porządki. Zrobiłam tam gościnnie spektakl z Wiktorem Rubinem, który grałam zresztą od początku w ciąży będąc. Na ostatnie sety przed wakacjami jeździłam z torbą porodową, taką torbą do szpitala, bo nie byłam pewna, czy nie urodzę na scenie, co byłoby wspaniałe akurat w tym spektaklu, no ale nie udało się. I później przeszłam na etat. To jakaś taka była już naturalna kolej rzeczy, to znaczy, no to jest mój nowy dom. Już nie taki nowy, I to już 8 już lat tak. czy ileś. I ciągle jest super fajnie. I myślę, że nie ma żadnego myślenia o zmianie, prawda? Ja poproszę teraz o trzeci materiał. Ibn Salem Barek Mohamed Mustafa. Iktar Ali, Abdul Razak Ali, Yazdik bin Ali. Deutsch mit Arabisch, nicht gut. Deutsch mit Arabisch, nicht gleicher Mensch. Nicht gleich. Deutscher Herr. Arabisch und. Weiß nicht. Zrobiona to brzmi trochę jak ten, ale. Witamy Państwa po przerwie. Ja przypomnę, że moją dzisiejszą wspaniałą gościnią jest aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie Klara Bielawka. Ja po raz kolejny przypominam Państwu, że mam dla Państwa trzy wspaniałe, podwójne zaproszenia od Teatru Powszechnego na spektakl Dobrobyt. Proszę pisać do nas na adres mailowy realizacja@resetobywatelski.pl. To jest 9, 10, 11 luty, więc niedługo i można sobie dowolnie wybrać jeden z tych terminów. Powiesz nam coś na temat tego, co przed chwilą widzieliśmy, bo to twój Strach, że. ulubiony spektakl też, tak? Nie, no ja dużo spektakli lubię, ale tak, ten też bardzo lubię. Jest jednym z moich ulubionych. Też po prostu wspaniale z moimi kolegami się na tym spektaklu zawsze bawimy. Aż za dobrze. Na ogół jakiś zawsze wpadnie got, co jest dla widzów jakimś smaczkiem.
Nie ma chyba przebiegu, żebyśmy się trochę nie gotowali, także jest wesoło. Mhm. Strach zżerać, zżerać, to jest bardzo trudny do wymówienia tytuł. Strach zżerać duszę. Spektakl Agnieszki Jakimiak, to jest na podstawie filmu o tym samym tytule, Fassbindera. Jest to film o, i punktem wyjściowym też w naszym spektaklu jest opowieść o starszej sprzątaczce Emi, która zakochuje się ze wzajemnością w gastarbeiterze z Maroka. No i oczywiście... Czyli ten strach jest tutaj przede wszystkim przed innym, tak? Strach jest przed innym, przed... tak. Obcym. Przed obcym. Trudno mi o tym mówić, bo po prostu w pierwszej części tego spektaklu gram dziennikarkę, która opowiada o tym i teraz jakby czuję, że jak zaczynam o tym mówić, to mówię słowami tymi dokładnie, więc a chciałabym swoimi opowiedzieć. No, ale jest to spektakl ciekawy formalnie też bardzo, ponieważ dla aktora myślę bardzo przyjemny do grania, bo bardzo grubą krechą czasem jedziemy. Mhm. Tak na granicy naprawdę to jest, mam wrażenie, że czasami widzowie jak nie spodziewają się tego, to widzę ich twarze, kiedy zastanawiają się, czy oni naprawdę to tak źle grają, czy o co chodzi. Ale ma to sens moim zdaniem. Mm-hmm. Jest to specjalnie, takie tutaj ośrodki użyte są. Mm-hmm. I przy tym jest inteligentny i dowcipny ten spektakl. Ale to jest spektakl o tak zwanej polskiej prowincji, tak? Gdzie... No, to jest spektakl o niemieckiej prowincji, bo bazuje na tym spektaklu, na tym filmie Fassbindera, no ale jakby myślę, że analogię można mimo imion niemieckich tutaj znaleźć. Będziecie go grali w kwietniu, tak? Gramy go w kwietniu, nie pamiętam dat, ale zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie do teatru. Myślę, że to jest ostatni raz w tym sezonie, bo tak no nie gramy tych tytułów tak za często. Więc zapraszam bardzo serdecznie, jak wraca teraz. Powiedz mi, jak to jest, bo trochę rozmawialiśmy przy okazji Mein Kampf. Kiedy się wraca do spektaklu po dłuższej przerwie, po kilku miesiącach, czy to jest ponowna premiera? No to jest gorzej niż premiera, przynajmniej w wypadku Mein Kampf, ponieważ ten tekst jest straszny i jest też bełkotliwy. I nauczenie się go na pamięć graniczyło z cudem. Naprawdę wydaje mi się, że mam niezłą pamięć i szybko się uczę tekstów. Tutaj to był jakiś horror. I kiedy wróciliśmy po 2 latach, to no ten spektakl też jest formalnie skomplikowany, bo my i śpiewamy, i jakby mamy choreografię bardzo precyzyjną. No i o ile ciało pamiętało i jakby to śpiewanie też było łatwiejsze, no to powrót do tekstu i też do kondycji takiej spektaklu, który jest wyczerpujący dosyć, to było bardzo trudne. No muszę powiedzieć, że tak się nie powinno robić. To jest apel do, nie wiem, dyrektorów. Ale 2-letnia przerwa też. To była bardzo długa przerwa. Bardzo, prawda? Długa przerwa i to naprawdę, ja miałam atak paniki przed pierwszym spektaklem. Nie zdarzyło mi się to dawno, że przed spektaklem jakby nie mam zwykłej tremy, tylko atak paniki. To było wydawało ci się, że wepchnął cię na scenę, a ty... Nie, ja wydawało mi się, że nie pamiętam w ogóle żadnej kwestii do końca. No to ja ci teraz powiem, jak wyglądałaś na scenie, ponieważ ja byłam widzką. Wyglądałaś rewelacyjnie, jak osoba bardzo pewna siebie, jak osoba, która nic innego w życiu nie robi, tylko non-stop gra w tym teatrze Mein Kampf. Dobrze, udaję. Nie było żadnych zacięć, żadnych... No ale to już był chyba trzeci z rzędu. No tak, bo to niedziela. Czy będzie wznowienie Mein Kampf jeszcze? To jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że będzie w tym sezonie. Bardzo nam też na tym zależy, ponieważ jakby wznowienie tego było trudne i chcielibyśmy nie czekać znowu zbyt długo, żeby ponownie to zagrać. Ale powiedz mi, przy wznowieniu zawsze reżyser musi być obecny, tak? Bo, no, są takie dyskusje. Powinien. Jest dobrze, jeśli jest. Że po jakichś tam przerwach właśnie przy wznowieniach bardzo siada poziom artystyczny, potrafi usiąść poziom artystyczny. Ale też reżyserzy na ogół, no nie wiem, jeżeli przyjdą i na świeżym okiem spojrzą na swój spektakl, to też czasami jakby coś nowego im wpadnie do głowy, więc to jest zawsze okej, okay, tak mi się wydaje. Ja bym cię chciała zapytać jeszcze o mój ulubiony spektakl, o spektakl Diabły.
Proszę Państwa, jeśli ktoś nie był na diabłach, to naprawdę koniecznie trzeba się wybrać. Ty miałaś taką świetną kwestię, która mam w oczach do tej pory, kiedy stoisz na scenie, jesteś opętana, szatan jest w tobie, tak? I mówisz takim zabawnym, właśnie dziewczęcym głosem, nie wynidę, nie wynidę, to ze mną mieszka po prostu. Publiczność śmiała się oczywiście bardzo. To było coś bardzo przyjemne dla oka. Niesamowite też, jeśli chodzi o treść, tak? Bo tam powiedzmy, że ta treść mogła być kontrowersyjna dla wielu osób. Chociaż stali widzowie oczywiście Teatru Powszechnego są przyzwyczajeni do treści kontrowersyjnych. No ale gdzieś mi to wszystko wybrzmiewa w głowie. I ja miałam przyjemność wtedy też po spektaklu, po premierze prowadzić tą dyskusję na dużej scenie dookoła spektaklu. Nie zapomnę tej atmosfery, tego jak cała sala gdzieś tam buzowała, wszystkie feministki, czarownice, czarodziejki, które się pojawiły wtedy, tak, chciały się odezwać, wyrywały się do mikrofonu. Czy ten spektakl był dla ciebie jakiś szczególny? Bo tutaj oczywiście Państwo pamiętają, jaka była jakby otoczka medialna, co się działo jakby na zewnątrz też przy okazji tego. Czy przy okazji diabłu była jakaś afera? Nie. Była tak? Też. Tam było bardzo dyskutowane, tak. No mój to nie jest ulubiony spektakl. Nie. Ja uwielbiam pracować z Agnieszką Błońską i o ile Mephista i Orlando naprawdę strasznie lubię, tak z diabłami mam pewien swój problem, ale może to jest moje. Ja po prostu jakoś, może też trafiło na taki etap w moim życiu, że po prostu miałam jakąś już niezgodę na opowiadanie tak dosadnie i tak jakby negatywnie i wprost na jakby kwestie, które gdzieś i tak na ulicy są w ten sposób poruszane. Jakoś ja miałam totalnie poczucie... To bardzo publicystycznie już. Ja miałam jakoś totalnie poczucie, że powinno... Ja w tym spektaklu lubię najbardziej sceny, które są o kobiecej przyjemności i które są opowiedziane z radością i jakby pewnością siebie i z nimi się najbardziej zgadzam, bo uważam, że jakby na pewnym etapie to jest język, którym można się też komunikować i myślę, że na przykład Orlando takie jest, że mimo, że poruszane są jakby trudne kwestie, to jest to bardzo pozytywne, optymistyczne i raczej pokazujemy super, że jesteśmy inni, świetnie się różnimy i w tym jest nasza siła, a nie w tym, że komuś dopieprzymy, za przeproszeniem. Czyli ten spektakl dla ciebie jest taki za bardzo już zbyt dosłownie publicystyczny. Ja trochę tak mam, ale ja też byłam po całej serii spektakli, które takie były i może już po prostu miałam przesyt, znaczy na pewno trochę tak. No, ale też po prostu mam poczucie, że moja kobieca siła, nie, na przykład, no to już pewnie jest bardzo indywidualna kwestia, moja siła kobieca nie musi się po prostu manifestować w jakby mówieniu, jestem kobietą, jestem silna, tylko jakby moja siła polega na tym, że po prostu jestem kobietą i świetnie się z tym czuję i jakby jestem silna i nie muszę jakby tego tak manifestować, jakby, no. W taki sposób walczący, tak? Bo to był taki manifest troszeczkę, tak? To też w prasie było fajnie bardzo nazywane, pamiętam, jako taki wodewil feministyczny. Na pewno jest to coś niesamowitego, proszę Państwa, jeśli chodzi o oprawę plastyczną, muzyczną, także słowną, trzeba to zobaczyć. Orlando. To jest coś, co w tej chwili można zobaczyć, proszę Państwa, w Teatrze Powszechnym, tak? Jeszcze można było jakieś niedawno. Tak, mam nadzieję, że jeszcze wrócimy w tym sezonie. Naszym gościem tutaj, nie wiem czy Państwo pamiętacie, była Lulla La Polacca, która też tym spektaklu bierze udział, grając siebie. To jest najstarsza polska drag queen, przypominam. Lulla opowiada o sobie, o czasach powstania warszawskiego, kiedy jako mały chłopiec tam w piwnicach, tak, w swojej kamienicy spędzał czas, ukrywał się z innymi. Kogo ty grasz w tym spektaklu? Ja gram Orlanda z książki. Tak, tutaj też bardzo chciałam właśnie nie być sobą, grać rolę i przypadła mi w udziale rola Orlando. Więc takim jestem takim brykiem z powieści, który tam się wkrada w opowieści naszych bohaterów.
No jeszcze Katarzyna Kozera, tutaj trzeba wspomnieć tego niesamowitej scenografii, proszę Państwa. No i Katarzyna z nami też była na występuje, scenie, tak, wspaniały, jest takim trochę tym Jurgiem, który nam miesza tę rzeczywistość. Aha, i sama scenografia jest warta zobaczenia, to na pewno. Ale bardzo zapraszamy, to jest bardzo, tak myślę, że to jest optymistyczny spektakl, opowiada o inności, o tym, że się różnimy i że to jest fantastyczne. I wiem, że bardzo wielu ludzi wychodzi po prostu szczęśliwych po tym spektaklu. Mm-hmm. I chyba o to chodzi. Mm-hmm. Znaczy, bo on jest taki psychodeliczny troszeczkę. Aczkolwiek widziałam też gdzieś taką profesorską dyskusję, że ten spektakl jest pozbawiony, wiesz co, jakiegoś w ogóle zarysu dramaturgicznego. Aj Boże. Ale już tak zupełnie pozbawiony, tak? Że jest jakąś impresją. Nie wiem, ja go lubię. Po prostu jest. Aha. Jest. I też mamy po prostu atmosfera. Między nami wszystkimi są wspaniali ludzie tam. Musimy kończyć. Wspaniali ludzie jest po prostu. Proszę Państwa, ja dziękuję za to spotkanie. I na koniec jeszcze dziękuję. Poproszę o trzeci materiał. Czwarty. Były trzy. Proszę Państwa, to żegnamy się. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy. Reset Obywatelski. So I'm taking six shots till I'm feeling okay.
I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling.